Liczby są nieubłagane. Ostatnie miesiące bardzo wyraźnie odbiły się na portfelach Polaków. Z raportu przygotowanego przez SW Research wynika, że aż 34% ankietowanych potrzebuje dodatkowych 2000 zł, by się utrzymać. Tylko 13% uważa, że ich pensja jest wystarczająca. Na czym Polacy oszczędzają? Z raportu wynika, że ponad 25% ankietowanych deklaruje, że oszczędza na wszystkim, na czym może. Przede wszystkim jest to jedzenie na mieście, czyli wyjścia do restauracji. Tu 42,5%. Nowych ubrań nie kupuje ponad 38% ankietowanych. Na rozrywce i kulturze oszczędza 37,5%. Z podróży rezygnuje ponad 30% ankietowanych. Z usług fryzjerskich i kosmetycznych prawie 32%. Zaledwie 4,6% nie musi oszczędzać w ogóle. Zapytaliśmy Polaków, na czym oszczędzają. Wszystkim. Patrzymy, co najtańsze. Najtańsze patrzymy. Takie cenowo tańsze, tak. Rzeczy nie, bo my już nie kupujemy, ale żywność. Ale żywność tak, bo to wszystko poszło tak w górę, że szynka droga, kiełbasa droga, mięso drogie, wszystko drogie. Nie kupować i taniej wybierać, nic więcej, tak. Nic nie pozostaje. A jest tak, że państwo z czegoś zrezygnowali, co jedliście, a teraz nie jecie, albo nie wiem, gorszą herbatę kupujecie, gorsze jajka, nie wiem. No, patrzymy na najtańsze. No. To znaczy tańsze jajka? No oczywiście. No rezygnować nie, tylko bierzemy tańsze. Z córką jestem i z zięciem i ja im daję pieniążki. Także ja bym umiała oszczędzać w tej chwili. No bo ja całe życie byłam taka raczej rozrzutna, jak to się mówi. A w tej chwili to już bym w ogóle nie umiała rządzić. Także wie pani, córce daję pieniądze i ona rządzi. Córka tak robi średnie. Wybiera. Zawsze mówi, nie mamo z tej najniższej półce, tylko tej średniej. Jak można oszczędzać, jak wszystko takie drogie. No także. Ale jest tak, że z czegoś. To trzeba, nie? Ale z czegoś pani na przykład zrezygnowała, albo kupuje pani gorszej jakości? Gorszej jakości nigdy nie kupuję, bo wszystko już jest takie nie za bardzo, to trzeba kupić dobrej jakości. Na grzaniu. Na grzaniu. Po prostu daję, bo bogatem grzeję na 40, topię na kaloryfery i to mi utrzymuje rachunki takie jak w zeszłym roku. Czyli sweter cały czas? Niekoniecznie. Trzeba się ruszać. Trzeba się ruszać. Gdzie tą rowerki w domu dojeżdżają takie. Wszystko można. No to jest stara szkoła jeszcze z czasów komunistycznych, kiedy trzeba było oszczędnie żyć. Także mi się udaje. Udaje mi się, a tutaj przyjeżdżam, bo tu są tańsze rzeczy. Mają krótszy termin ważności, ale są bardzo dobre. Tutaj idę po jajeczka, które są świeże i też w odpowiedniej cenie. I takie mam miejsca, gdzie zakupy robię, gdzie już sprawdzone są. Kupiłam dzisiaj makrele, które są ważne do 22. I w cenie 5 zł za makrelkę. No to już pastę sobie zrobię do chlebka i taniej. Na wszystkim, co się da. Po prostu na wszystkim. Przede wszystkim mniejsza ilość żywności. Już tyle się nie gromadzi w lodówce. Kiedyś to wiadomo, zamrażalnik musiał być pełen, lodówka, tak żeby było w razie jakby ktoś przyszedł. A teraz nie. To, co potrzeba. Kwestia 2-3 dni i reszty nie ma. Nowe ubrania mniej. Dzieci po dzieciach, ja po wnuczce noszę i po wnuku. O, butki po wnuku. W moim wieku to już nie ma takiego zapotrzebowania jak u młodych ludzi, prawda? Oni muszą więcej zjeść i zresztą większe, a człowiek już ma takie ograniczone potrzeby pod tym względem. Myślę, że to się, kryzys się powoli zacznie kończyć i to będzie się normowało. Na prądzie. W jaki sposób się to objawia? Zaczęłam gasić światła w całym domu. Na szczęście nie mam taką sytuację, że nie muszę dziecku odmawiać. Natomiast, co tam? Zaczęłam gasić światła po sobie w łazience i tak dalej. Nie wiem, jakie to będzie miało przełożenie, nie? Lewciu na rachunek. Ale zobaczymy, tak? Proszę pani, na niczym nie oszczędzam. Jak to się udaje? Udaje się, bo prowadzę taki dosyć ekonomiczny sposób bycia i kupowania. Rozsądny, bym powiedziała. I starcza.
Mimo, że jestem emerytką, mało korzystam z życia kulturalnego, z mało tak z teatrów, kina. Jakoś tak mi trudno się wybrać. Dawniej tego było więcej. Więcej, tak.